Mam nadzieję, że nikt nie zadzwoni na policję. Bo tu lubią dzwonić. Tak? No. Siemano, siemano. Kręcimy odcinek i porównujemy wydechy. Akrapovič kontra IXIL. Ocenia Tomek. Halo. Siemano. Tomek ocenia. Bym musiał pod... Równo, dobra. Można tak. Co byś się bał? No trzeba lubić, nie? Na plecaka jechać. Zajebiście jest. Słuchajcie, dwa motocykle o podobnej zbliżonej pojemności, ale o innej charakterystyce pracy silnika. Czyli pierw robimy do 7000 obrotów brzmienie. Tomek tu ocenia. A potem odcinkę ocenimy. Ale tu już po prostu ja już wiem, że nie ma co porównywać. Ale może się mylę. Dobra. Tomek. Chyba. Może się mylę. Akrapovič. Mówiłam! Wygrał. Tu słychać ten taki bachowy, taki brzmienie. To Tomek to jest jeszcze po paliwo. Słychać pieniądz. To na wolnego obrotach to w ogóle jakby... Jak z basa wypokły, takie kurde. Także słuchajcie, no MTEK wygrał z Akrapowiczem. Trzymajcie się, nara, hejos. Przyłapana na gorącym uczynku. To co, lepsza Honda? Nie. Nie? Nie. Zdecydowanie nie. O, już coś jedzie. No nie policja? Chyba nie. Całe szczęście, to nie policja. O, ktoś śrubkę zgubił. To pewnie Jarek. Śrubkę zgubił. A ja zgubiłem baterię od pilota jeszcze. Śrubkę znalazłeś? No. Jak śrubkę znalazłem, to baterię. No dalej będzie, wiesz? Jemu jest smutno beze mnie tak jeździ. No. No tak, przyzwyczajony, nie? Teraz zupełnie inaczej. No. Tak mi się wydaje. Nie, bo tutaj obrotów nie miał wcale. Tak? No. Aha. Z wolnego pułapu startował. Ale japet, że ten wydech. No słuchajcie, Tomek przyjedzie i będzie ten, przyjedzie z kablami i z paliwem, także sytuacja będzie uratowana, no. A co to z tym ładowaniem jest, to nie mam pojęcia. Jak ulica do gumowania? Fajna, nie? No fajna. Fajna. A jak się zacznie? Jak się zacznie, to słuchaj, trzeba było mnie wołać, bo ja bym nie skończył, nie? Aha, aha. W ogóle przebijam ci oponę dziś, za to, że beze mnie jeździłeś. Słyszysz? Słyszysz to? Ale fajnie, nie? Jak już ktoś raz zacznie gumować, to nie idzie przestać, nie? A jak byś wolał jeździć? Na tym, czy na przykład na takim enduro wolną gumę? Nie. Na tym? Na tym. Ja wolę wolną, nie? Taką... No nie, bo też ja już próbowałem, słuchaj, przerzucać z dwójki na trójkę, nie? Na kole jak jechałem, nie? Teraz? Teraz nie, to wiesz, to już musi być ulica szeroka, nie? I wtedy odpada stop między 150 a 180 na godzinę, nawet do 200 na trójce, nie? Mhm. No ale to są duże prędkości, ja wolę jednak tak 4 dychy, 5 dych jechać. O, każdy ma inaczej, nie? Ale maszynka przepiękna, powiem ci. Taki motocykl i do miasta, i na trasę. A powiedz, jakby była większa owiewka, to by ci było lepiej? Słuchaj... Wyższa? Wyższa. Jak sam jeździsz, to tak, ale jak z dwóch, to już nie ma ten... Ale i tak miałem tą króciutką owiewkę, nie? No to lipa całkowita, nie? To... A ta jeszcze jakoś się rozkłada? Tak, tak. To powietrze. No dobra, to dzięki. A teraz Regina sama na kole. No. Darzy? Ja. Na rowerze. A, ale żyła jesteś. Ja bym dał. Chociaż się przejechać. Ale nie, ciężki jest, nie? No, a ty jesteś niska, no to kurde by słabo było. Pewno nie dosięgasz do ziemi. To nara. Hejo, trzymajcie się.